Czekajcie, wyłączmy. Chociażby. Siedzimy, żeby nam trawa urosła. Cześć wszystkim, ja się nazywam Wojtuś. To jest kurtka z Nike. Pewnie się mnie zapytacie. To jest, cześć wszystkim, ja się nazywam Wojtuś. To jest nowa kurtka Wojtusia z Nike. Pewnie się zapytacie, ile kosztowała. A to wam powiem, bo spotkałem mojego brata ciotecznego w sklepie, bo on tutaj mieszka na osiedlu u mnie. No i mówię tak: zabierzesz mnie, zmechanizowany jesteś dzisiaj? No, jestem. A zabrałbyś mnie do domu? No, i goda, że ma kurtkę. Mówię, to bracie, pokaż, nie? Mówię do niego, bracie. No i pokazał, przymierzyłem. Pasuje, godo. No i się go pytamy, to ile chcesz za tą kurtkę? Jak dla rodziny to 100 i twoja, nie? Ja mówię, to fajnie, nie? No i tak. I tą kurtkę jest bardzo wygodna. Może tylko jeszcze tą zimę będę w niej chodził, ale naprawdę ciepła, ciepła jest. Chciałem wam. Tak. Ogólnie 2XL jest. Kurtka musiała być albo na niego za ciasna. No, musiała być na brata ciasna. Ale co tam. Tu mamy te maszyny. Ciągnik, jednego ciągnika sprzedaliśmy, ale za to kupiliśmy drugiego. No tak, poczekajcie, bo no, bo tam tego jest. Ej, kurde, i trzeba spać. Jeszcze nie da. Będzie nie, poczekajcie. Musimy przyspieszyć trochę czas, bo no ja czekam jeszcze, żeby kilka godzin było jeszcze ten. Było jasno. O, już powoli jasno. Poczekajmy do 10 godziny. Tak. Mam tych zwierząt troszkę. Mam. I konie mam. To te konie kupiłem akurat tylko jedną rasę, bo te konie bardzo przypominają mi od mojego dziadka konie i konia. O, konia od mojego dziadka i stwierdziłem, kurde, nazwy wszystkie kasztanka, nie? Mi się podoba ta nazwa. Do konia bardzo ładna. Tak, kasztanki są mi, proszę. Tak, kasztaneczki? Poczekaj, no chyba kasztanki, tak. Pogrzywie się. Pogrzywie z przodu. I idzie się okazać, czy to jest chłopak, czy dziewczyna. Jaką długą grzywę mu, nie? No. Dobra, już jest widno, możemy robić. Poczekajcie. John Deere'a odpolimy. Nie wiem, czy odpoli z pierwszego. Bizon stoi. Trochę już mucił. Tam, no, jedziemy, nie? No, trzeba jechać, mucić. Kosić znaczy, nie mucić, tylko kosić. Dobra, Pottinger w roli głównej. No, ten zestaw tylko na siano kosy. Tak jak ten Nucholand, co ja mam, nie? To on tylko pod tego działa. Nie, używam go tylko wyłącznie pod tego. Jak on się nazywa? Jezu, zapomniałem. Pod kiszonkę, o. Tak, bo dobry koń pociągowy. Mam kilka tyle. Nie ma jakiegoś głównego ciągnika na gospodarstwie pociągowego, ale ja kupiłem taki mocniejszy ciągnik, żeby po prostu był. Jak przyjdzie kupić jakąś wielką przyczepę, to żeby go pociągnąć, nie? Właśnie. Dobra.
Chciałem tam Kubę Gołdę pozdrowić, Zuzię Cepuł, Dagmarę, Michoń, Martynę Łukasiewicz. Szkoda, że zerwaliśmy ze sobą, ale... No może i to dobrze, nie? Właśnie. Właśnie. Wow, panie. Tak, co to było wysiekać, pozgrabiać grabiarką. Trochę tego pograb... no. Tyle zwierzyny, że ja nie wiem, czy mi się to opłaca w ogóle w rolki robić. W baloty, ale będzie ciężko. Ja wpadłem na tak samo genialny pomysł, że ja to wszystko będę na tych przyczepach samozbierających robił, bo inaczej nie wyrobię i mam zamiar jeszcze te kury kupić. Tak? Kury? Czy no, kury. Czy nie, nie, kury, nie. Możliwe, że jeszcze kupię tą drugą zagrodę dla krów, żeby już była, no, tam było 50, to jest już 100 razy, a nie od razu na 100 krów, nie? Właśnie. O kurde, może i teraz, ale nie, za dźwięk. Ja jestem, no. Dobra. Dobra. Tak, dobra, będziemy ten. Chciałem pozdrowić. Poczekajcie chwilę. Już Julkę Stolarską, Kamilę Kozieł, Annę Polak, Błażeja Wyzykowskiego, Martynę Michoń, Dagmarę Sikorską, Julkę Stolarską, Kaspa Lisa, Kamila Pośpiecha, Kamil Kozieł, Kaspa Lis, Karol Stępień, Kuba Kozieł, Kuba Sprawka, Daniel Stępień, Maciek Pawłowski, Magda Kowalska, Matce Liendras, Martyna Łukasiewicz, Natalia Rumin, Kasper Łukasiewicz, Oliwia Kosiec, Oliwka Kościołek, Dawid Kościołek, Aleksandra Podsiedlik, Wiktor Maroń, Tomek Głasewski i Zuzia Cepuch, Wiktoria Zalas, Nowożeniec, Młodożeniec i Jolcia Rumin. No, to wszystkie. A, jeszcze Ole Pasoń. Człowieku. No, panu mamy idzie. Cześć, co? Kiedy my byliśmy na tym?
od tamtego. A, no, pamiętam. Musiałem bardzo przypomnieć. Tak, to no, posiaka wszystko. Kurde, nie wiem, co się dzieje z tymi kosiarkami. Nie wiem, czy. Dobra, będziemy i tak musieli niedługo zmienić kosiark. No, niestety. Takie bydło. No, musimy tą skrabiarkę kupić większą, bo ta już ledwo zbiera. Tak. No, nawet czemu by nie. Dobra. To jak coś, to potem będziemy poprawiać. Będziemy, chcemy to na szybko posiać. No. Tak, to na razie będzie. No, będziemy jeszcze kościć, ale to jeszcze w następnym odcinku. Bo. Dobra. Poczekajcie, już wszystko powiedziałem, co miałem mówić, więc. Tak jak zwykle. Prawdziwa miłość. We'll be right back.
nie wiem, coś. Ludzie mówią, że po nocy wstaje dzień. Masz nadrobić ten stracony czas. Dziś już nowa miłość do mnie śmieje się. Los mi daje szansę jeszcze jeden raz. Los chce ze mną grać pokera. Raz mi daje, raz zabiera. Na razie wszystkim tutaj Wojtuś nagrywał. No i zostaw komentarz jakiś miły. Zwykle nie odpisuję na komentarze, bo mam na to wywalone. Są jakieś brzydkie, po prostu się tym nie przejmuję, nagrywam dalej. Bo ja jestem twardym człowiekiem, tak jak mój dziadek, który był wojskowy. Był oczywiście chorążym, jedna gwiazdka z obwódką i po prostu on był twardy, tak? Tyle szkoleń, co on miał, żeby tak wysoko zajść, to szacun, nie? Tak i zostaw subskrypcję i miły komentarz. Cześć, do zobaczenia i łapkę w górę. I zostaw like, no.